Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja możecie zobaczyć z maseczką już na włosach, bo stwierdziłam, że potrzebują moje włosy takiej naprawdę poważnej regeneracji. I postawiłam tym razem, wiecie na co? Na tę maskę. Takie intensywne nawilżenie. I tutaj mamy keratynę, ekstrakt z bawełny, olej, makadamia i kreatyna? Chyba tak. W każdym razie, posiedzę sobie troszeczkę, pochodzę sobie dzisiaj w niej, żeby tak naprawdę te włosy porządnie od nasady, wiecie, po same końcówki odżywić. Jeszcze jestem w piżamie, ale zaraz się będę ogarniała. Dzisiaj mam naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, które chcę zrealizować. Zobaczymy, czy wszystko mi się uda. Tak czy inaczej, niemniej jednak, muszę odebrać jedną przesyłkę z paczkomatu, zmienić pościel, pranie już mam zrobione, coś jeszcze z takich rzeczy, chyba to wszystko. Będę przymierzała się niebawem również do przygotowania chleba, no ale kochani, póki co, tak zaczynamy dzień, ja Was serdecznie witam. Słyszycie, mój głos jeszcze nie jest w najlepszej kondycji, ale ja już się znacznie lepiej czuję. Już tak się, wiecie, nie pocę, ta grypa już powoli odchodzi. Skończyłam antybiotyki, więc tym bardziej się cieszę, że wróciłam naprawdę do żywych. Dobrze, kochani, tyle w kwestii wstępu. Zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! A dziś na śniadanie będę sobie robiła grzyby, które dostałam od mamy. One są już przygotowane, tylko były zamrożone. Tu mam cebulkę, muszę chyba zjeść totalnie, bo mi się za bardzo już przyjarała. Dałam tutaj tymianek. O, zaraz wam pokażę, co ja tutaj jeszcze dałam. Dałam taką przyprawę Deluxe. Widzicie? Garam masala. To dałam. I oczywiście płatki chili. Chcę tak bardziej na ostro. Mam 3 jajka. Pozwólcie, że ja bo jedną ręką sobie nie dam rady. Pozwólcie, że wrzucę grzyby i zaraz wam pokażę, co robię dalej. Okej, mamy grzybki. Muszę podkręcić trochę gaz. Oczywiście wszystko robię na maśle klarowanym. Dałam jeszcze tutaj soli. Ja lubię mocno też takie osolone grzyby. To i jak mi się te moje cudowne grzybki podsmażą, to wtedy będę wbijała jajka. Ja wolę właśnie grzyby z jajkami, aniżeli jajka z grzybami, ale dzisiaj mam ochotę na taką kombinację. Mam nadzieję, że te 3 jajka nie przyćmią tej ilości grzybków. Dobra, no to czekam, aż mi się to wszystko fajnie podsmaży. Jak będzie gotowe na talerzu, moje śniadanie, to wam pokażę. I voilà, moje śniadanko, czyli przepyszne grzyby z jajkami. To jest mój cudowny chleb, tak? Cały czas robię ten chleb bez mąki, on jest the best. I to jest ta wersja podwójna, więc polecam wam. Tu już mam ostatni kubek mojej zielonej herbatki z pigwą. Dobrze, kochani, to co? Ja zabieram się za moje jedzonko. Jeżeli wy coś jecie, życzę wam smacznego. Przepraszam, że się do was nie odzywam. Tak rozpoczynam nowego vloga. No niestety, organizm przy takim wysiłku, który ja mam ostatnio, no niestety, pokazał mi, że nie jestem niezniszczalna, że muszę bardziej o siebie uważać. I też was o to proszę. Nie bierzcie nadmiar zajęć, obowiązków na siebie, bo niestety, ale to nie jest warte niczego. Dobra, kochani, idę jeść. Jak możecie zobaczyć, włosy są ogarnięte. Czas na zmianę poduszek, tych poszewek, bo już troszeczkę opatrzyły mi się, muszę wam powiedzieć. Ale już najwyższy czas, żeby rzeczywiście zrobić zmianę. To idzie do prania. A wybrałam takie, zobaczcie, zwykłe, najzwyklejsze, z taką jakby żółtą lamówką. I one są, jeszcze wam to pokażę, one są z Homla. No, i teraz tak jak właśnie myłam sobie włosy i już je sobie rozczesałam, to przypomniałam sobie, że ja przecież miałam zrobić sobie zapas, wiecie czego? Nie wiem, czy wejdą, wejdzie ta poduszka w to? Czy
To jest ta mniejsza. Kurczę. Ja powiem wam, że zawsze mam z tym problem. Ale nic, powinno wejść. Że powinnam sobie zrobić tu zapas olejków do włosów, bo zapomniałam, że mam ostatni na stanie, a ja bez olejków niestety, ale mam trudność, żeby te moje włosy wziąć i normalnie rozczesać. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, mam świąteczne dekoracje. Może w ten weekend mi się uda, żeby już to wszystko, wiecie, pochować. Ale powiem wam, że na razie jeszcze jestem po chorobie, więc sobie odpuszczam. I na pewno też będę musiała zamówić farby do włosów, bo mam jakieś tam też resztki, może jedną czy dwa opakowania, a ja jednak wolę mieć zapas. No kurczę, wchodzisz czy nie? Wieczorem będę chciała sobie wziąć gorącą, gorącą kąpiel, tak więc myślę, że jak skończę tylko ubierać te poduszki, szewki, to wezmę was ze sobą do mojej garderoby studia. Tam mam przeogromną szafę, w której mam różne właśnie takie zapasy, rzeczy, które kupuję w takiej większej ilości, bo korzystam z nich najczęściej i pokażę wam mój zapas soli do kąpieli marki Alta Farmy, żebyście uwierzyli mi na słowo, że rzeczywiście jak są dobre ceny tych soli, to ja kupuję zapas większy, bo się po prostu opłaca. A zresztą to idzie naprawdę w bardzo dużych ilościach u mnie, więc sól do kąpieli Alta Farmy musi być. No dobra, mniej więcej weszło. Za chwileczkę widzimy się w garderobie. No dobra, moi kochani, jest. Jest tu mój zapasik przecudnych soli. O, może oddalę troszeczkę. Tutaj mam bronchial i tu mamy sól, moi drodzy, z szałwią, tymiankiem, sosną, limbą, rozmarynem, mirtu, eukaliptus, mięta polna i pieprzowa, jeżówka. O matko, sporo tego. Ta też jest przecudowna sól, więc tu mam ile? Dwie. Już widzę, że trochę tych zapasów mi ubywa. Ostatnio dość dużo się w nich kąpałam. O, ta knajpa też jest cudowna. Tu mam też z Altery taką, a ona jest, czym ona jest? Wiciokrzewem japońskim, wyciągiem z kwiatu wiciokrzewia. I to wszystko? Nie wiem. Pewnie coś jeszcze tutaj takiego jest, ale z tej Altery nie wiem, czy coś jeszcze wcześniej miałam. Nie mam pojęcia. Ta jest po prostu jedną z też z moich ukochanych. Zresztą wszystkie te, które tutaj mam, widzę, że tych mam najwięcej. Ta jest ostatnia, więc na razie tej nie wezmę. No, głównie mam te bronchial i tą bronchial na razie sobie tutaj zostawię. Tu mam też bardzo napy, bardzo dobry krem do stóp, ale to wam też kilkukrotnie pokazywałam. No i tu jest jedna z moich soli knajpa, ale na razie sobie tu zostawię. No, tutaj mam ten Celu Blue, ten zestaw, a tu są mydełka, które dostałam w prezencie. Noxitan. Przepiękny. Dobra, ok, zabieram to i wieczorkiem będzie przecudowna kąpiel. Dobrze, kochani, postawiłam was tutaj na chwilkę. Sól zaraz zabieram. Jak widzicie, dzisiaj naprawdę dużo sprzątania. Pościel za chwileczkę zmienię też tutaj w mojej sypialni. Poczekam, aż trochę włosy mi podeschną. Wiecie, że ja nigdy ich nie suszę, bo, no, bo moje włosy nie lubią suszarki. Nie lubią suszarki, nie lubią lokówki i takich innych dziwnych, wiecie, ciepłych zabiegów na nie. W każdym razie najważniejsze rzeczy mam ogarnięte, czyli włosy, śniadanie zjedzone. Później pójdę do paczkomatu, tak jak wam wspomniałam we wstępie, wam pokażę paczkę, którą sobie zamówiłam. Tam będą rzeczy typowe do kuchni. Być może was zainspiruje. To będzie znów ten sam sprzedawca, którego poprzednio kupowałam. Orzechy nerkowce i coś tam jeszcze. Dobra, nieważne. W każdym razie myślę, że już później się zobaczymy, jak przyniosę paczkę, a teraz idę się relaksować i przy okazji będę montowała film.
Wiecie co, odebrałam przesyłkę z paczkomatu. Trochę ważyła ta paczka, ale to tylko dlatego, że zamówiłam tutaj mąkę. O, już zaraz Wam wszystko pokażę. Tworzę przy Was. Jeszcze tam parę rzeczy potrzebowałam, więc też się na nie skusiłam. Dobrze, co my tu mamy? To jest nadal ten sam sprzedawca, u którego poprzednio Wam pokazywałam tą babkę płeszcznik i mąkę lnianą. O, ale dostałam, zobaczcie. To pani chyba sobie napisała, jak zbierała zamówienie dla mnie, pani Klaudia. Pani Klaudia. No i tutaj mam paragonik. Już Wam mówię. Mąkę pszenną kupiłam 5 kg, zapłaciłam za nią 19 zł i 49 groszy. O, o tak, tutaj jest ta mąka. Pokazuję. O, widzicie? 5 kg potrzebowałam. Zresztą ja nie lubię się rozdrabniać, nie lubię chodzić po kilogramowe opakowania. Zresztą jak mogę kupić za jednym zamachem i taniej, to dlaczego? Żeby nie. Dalej, co my tutaj mamy? O, skusiłam się też na orzechy włoskie i wzięłam też kilogramowe opakowanie i za nie zapłaciłam 36,90. Ale piękne! Zobaczcie, ślicznotki! Ładne, duże kawałki. Mam nadzieję, że będą słodziutkie. Czekajcie, patrzę jeszcze na ten paragon. Wzięłam jeszcze, o, co my mamy? A, skusiłam się, moi drodzy, na otrędy owsiane. Też przepięknie wyglądają. Zobaczcie, one nie były drogie, też kilogramowe opakowanie. I za otręby zapłaciłam 10 zł i 99 groszy. Do tego mojego chlebka bez mąki. I ostatnią rzecz, którą już kupiłam, na którą postawiłam, jest to kasza jaglana. Również kilogramowe opakowanie. Nieraz tak potrzebuję, wiecie, do obiadu, nieraz do zupy. I za kilogramowe opakowanie jaglanki zapłaciłam 6,99. Od co, moi drodzy? Wszystko. Za całe zamówienie zapłaciłam 74 zł i 37 groszy. Postaram się oczywiście Wam podlinkować to zamówienie. O, mąka, bo po prostu się z mąki cieszę. Ja nie wiem, czy to już jest chyba ten wiek, wiecie, że się cieszymy z takich rzeczy domowych, a nie z ciuchów. Dobra, kochani, idę to wszystko sobie poukładać do szafy. Tylko chciałam tak właśnie Wam pokazać. Być może się zainspirujecie, być może sobie tam poszukacie, wyszperacie sobie czegoś jeszcze innego. Tam dodałam sobie też do koszyka zakwas, zakwas żytni, no ale w związku z tym, że nie piekę już tradycyjnego chleba, tylko ten bez mąki, który bardzo smakuje, to zrezygnowałam. Ale naprawdę ten sprzedawca ma mnóstwo bardzo ciekawych produktów, więc zaglądajcie. I tu Wam znów muszę przypomnieć, pamiętajcie, link do Tipli macie u mnie w opisie. Rejestrujcie się przez ten link i zbierajcie sobie zwroty za Wasze zakupy. Dlaczegożby nie? Skoro możemy mieć małe zwroty, trzeba z tego i warto z tego skorzystać. Dobra, to tyle. Wybaczcie, że z podłogi, ale tak było mi najwygodniej. A dzisiaj na obiad najzwyklejsze danie. Tutaj już mi się gotuje makaron, penne, więc zaraz będę go obsadzała, tylko dojdzie. A tutaj mam już cebulkę, płatki chili, dałam też trzy ząbki czosnku, troszeczkę tymianku, soli. Dobra, i teraz będę dodawała pomidory krojone. I to wszystko. Powiem Wam, że nie kombinuję dzisiaj z tym sosem. Jestem sama, więc akurat nie ma co udziwniać. Do tego będzie starty świeżo parmezan. Będzie przepyszne danie. Oczywiście wszystko przesmażone
na moim ukochanym maśle klarowanym. I voilà, kochani, gotowe. Do tego dałam jeszcze troszeczkę śmietanki, bo miałam, więc wykorzystałam w sumie resztki z lodówki. Do tego również kieliszek czerwonego wina. Tak więc, moi drodzy, jeżeli wy coś jecie, życzę wam smacznego, a ja zabieram się za moje pyszne, a jakże jedzonko. Moi drodzy, właśnie robię sobie kolację i dzisiaj na kolację są naleśniki. Nie wiem, czy zobaczycie, wszystko prześwietlone. W każdym razie zaraz zabieram się za nią. Póki co, właśnie zaczęłam testy najnowszej marmolatki drzemu z wałek zwał. Zobaczcie, musiałam zrobić nowego naleśnika. Dobra, biorę ten drzemik do testów. Pamiętacie, to jest ta seria taka, o. I będę robiła i będę testowała. Tu już mam jednego naleśnika ze starym drzemikiem. Będę miała test na porównanie, więc z całą pewnością dam wam znak, jak ta nowa konfiturka się sprawdziła. Wybaczcie, nie będę dłużej już tutaj zabierała czasu. Muszę oszczędzać naprawdę mój głos. Pomimo tego, że wracam do żywych, mój głos również musi wrócić do żywych. Tak czy inaczej, kochani, dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście w następnych moich filmach. Do następnego. Ciao!